Przywitałeś się z typem? Zacząłeś tego typa w kamerę się z nim przywitałeś? Także moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będziemy zmieniali termoregulator w naszym piecyku. Jakim piecyku? Piecyku. Piecyku, w którym będziemy niebawem już prawdopodobnie, chyba raczej tak, kulinorze. Mamy piecyk, gdzieś tam za mną pewnie on jest? Nie widać go. Zrobiliśmy, moi drodzy, piecyk taki gazowy, propanowy, dokładnie mówiąc propan-butanowy. A tutaj mamy troszeczkę na większe blanki. Tutaj wyciąga, zobaczcie, elektronikę, którą naprawialiśmy. To było dosyć ciekawe zjawisko, jak żeśmy ją naprawiali, bo cały to jest prosty układ, jak widzicie. A się okazało, że jedna bardzo ciekawa rzecz była zepsuta, ale wam nie będę spoilerował, bo sobie zobaczcie filmik. A teraz, moi drodzy, wymieniamy cały ten termoregulator i będziemy wstawiali taki troszeczkę mocniejszy na 1000 stopni niemal, 999 stopni. I co będzie? A gdzie SSR-a? SSR-a gdzieś tu położyłem, przyniosłem go, chyba nie wiem. On leżał obok tego. To chyba to zostawiłem do góry, ale mam drugiego proszę. I moi drodzy, będziemy używali jako przekaźnika, powiedzmy, SSR-a Obronowskiego. Ale to wywalimy całe. A tamto usuniemy całe, cholerę. Skąd w ogóle ta zmiana? Stąd, że tutaj mamy bardzo dużą histerezę na tym sterowniku, bo tam jest cholera wie jaka w zasadzie. Nie wiadomo jaka. Nie wiadomo jaka jest tam histereza. A tutaj możemy sobie zaprogramować naprawdę dużo parametrów, to co potrzebujemy, możemy sobie poprogramować i dlatego taka, moi drodzy, wymiana. Więc zabieramy się za wywalenie starych rzeczy. Piotrku, ale opowiedzmy coś o tym sterowniku, co to jest? Mamy regulator temperatury Omron E5CS. I będziemy go ustawiać do pracy taką, jaką byśmy chcieli, żeby miał. Czyli pod sondę typu K. Pod sondę typu K, pod proporcjonalne sterowanie. Co my tu mamy? No na razie to instrukcje, ja nie wiem. Piotruś, ja cię szanowałem, ale teraz tą instrukcją... No nie, bo nie pamiętam na pamięć wszystkiego. No, God, please, no, no! Patrz mocno, wiesz, zobacz, to są 20. 20. Control, nie mamy amperomierza, bo nie mam, więc... Mam amperomierz. To jest taka cewka tutaj podłączona, że... Bocznik. Bocznik. I on sobie czyta pobór prądu grzałki na przykład, czyli tego nie używamy. Termopara typu K ma być na on, to jest piąta. Jest na on. Bo on jaki obsługuje? K i J? K i J. On obsługuje KL i PT100. Okay. I K, J i PT100. Czyli ustawmy sobie na K, ale zakres do 999, czyli switch, selector switch, factory reset, to nie. Dwójka na on. Ona zawsze panikuje. Piotruś, co ci nie pasuje w tym mocowaniu? Zamocował SSR-a. Tu filmik. No, no widzisz, jak się trzyma, wraca. A do góry nogami też działa, sprawdź. Widzisz? Wraca. I tak powinno być, nie? Uwaga, tytuł filmiku, improwizujemy w budowie pieczyka. Piotruś załamany. Dobra, przyniosę trytkę. Zobaczcie, jak się Piotruś już naddał na ten radiator. Przyniosłem mu drugi, to następny mu nie odpowiada. Ja nie wiem, co ten Piotruś. Ale zobaczcie, dam wam teraz pro tip, bo tutaj Piotrek mówi, przynieś śruby. On nie wiedział tego, że producenci zawsze w każdym urządzeniu przewidują i dają śruby tak zwane zapasowe. Co nie, Piotruś? Tak. I tutaj ta osłona była skręcona na 4 śruby, ale przecież każdy wie, że dwie poprzekątne też starczą. I jeszcze nawet jedna w takim razie w zapasie zostanie. I jeszcze mógł przykręcić tymi śrubami SSR-a do radiatora.
Można? Piotruś, jak się podobają moje pomysły? Można. Nadaje się, Piotruś. Co ty, jakąś 60 robisz? Już jest 54, 57, 60, wyłączę łączenie. To szybciutko nagrzało w ogóle swoją drogą. A on się szybko nagrzewał, nie? No. Bo jaką on ma moc? 3? Ale przy takiej temperaturze bardzo przegrzał, bo już jest 76. Histereza. Coś mądrego. Mamy wszystko zmontowane na pająka, na razie nie pomontowane. Regulator zaprogramowany. W tej chwili uczy się pieca. A, to widać. Paskudnie. Nie wiem, to mruga to diody LED, wiesz? Odświeżanie. No. Nie unikniemy. Mamy ustawioną temperaturę na 100 stopni. Alarm na 130. Ja sobie piduję to. I on sobie teraz uczy się. Komory, jak szybko i jak często musi dogrzewać, żeby to utrzymać. On jakoś sygnalizuje koniec nauki? Po prostu będzie trzymał temperaturę, którą mu ustawisz, nie? Aha. Nie będzie jej przegrzewał. Będzie trzymał tam w miarę precyzyjnie. Czyli dobrze to chodzi, Piotr? No dobrze chodzi. Możesz sobie teraz, teraz zobacz. Spadła mu i on sobie teraz dogrzewa. Widać tę diodę? Jak się zapala? O, on poprawił u góry. Tak cyk, cyk na chwileczkę. Teraz cęgami mierzyliśmy, jest ile amperów? 18. 18? Teraz zobaczymy. Takie krótkie to możesz nie wyłapać teraz. Myślę, jak to teraz... O, tu. Chociaż on tutaj ma funkcję inrush, tak naprawdę, można mu włączyć. Więc on złapie. No nie znowu, że łapie ten plus. A masz minimum i maksimum też. Inrush włącz mu mod. Grzałka nie zdąży pobrać pełnej mocy. 11,1, ale... No ale było 18, jak grzał, tak? To było 18 amper. Uff. Czyli tak około 3-3,5 kW nam bierze piecyk. Dobry. 99. Piotrku, bo my tak cały czas robimy w tym piecyku. A ty patrzyłeś, czy w tym piecu czegoś nie ma? Jakiegoś kota, coś? Wieczysty kot. Schrödinger. Kot Schrödinger. On tam jest i go nie ma. Dopóki nie zajrzymy. Dobra. To nie zabijajmy kota, nie otwierajmy komory. Popatrz. Teraz przegrzał tylko o 2 stopnie. No, na początku nam przegrzewał o 30 stopni. To zaraz się nauczy. Musimy się nauczyć. No tak, to trochę pod spodem, jak się nauczy tej. Ogólnie, moi drodzy, co? Chodzi to. Ustawione na 90. Trzyma 89. Według miernika 109, ale teraz nie wiadomo komu ufać, czy temu miernikowi, czy temu. Więc to będzie trzeba jeszcze na pewnie soneru sobie skalibrować. Bo tutaj mamy możliwość kalibracji temperatury przynajmniej o te 100-150 stopni w górę bądź w dół. I słychać. Mam ile? 110. Tutaj. Tylko nie wiadomo, co dobrze pokazuje też, no wiesz. No. Musimy mieć punkt odniesienia dobry. I co ważne, jak słychać, a teraz już nie słychać, bo zacząłeś zmieniać. 110, 110. A, zmieniłeś już. 110. 110. I już jest skalibrowane. 111. No i słychać takie bzyk bzyk, to znaczy, że załączy nam nasze grzałki i piecyk chodzi i trzyma tą temperaturę. My się tak bawimy co tak naprawdę o te 1 stopień czy coś, ale nam jest potrzebna tolerancja w granicach nawet 10 stopni, to jest no. Świat i ludzie. Znowu grzałki się dotykają, chyba że ty ich nie poprawiłeś wtedy. No, poprawiłem, ale spadły, bo jak się nagrzały, to się zrobiły miękkie i spadły. Nie trzeba, jakoś będzie szamotnie, nie, zaciągnąć nie, ale... Chciałbym je w ogóle poukładać. One były poukładane. Ostatnio układałeś. No wiem. Może jakimiś gwoździkami je? Przepalam się gwoździe. Mówisz? 1000 stopni? Pomogą.
A on próbuje załączać, ale nie może, bo jest kontaktem podniesiony. Tak? Mhm. Teraz nie trafiony. O. I słychać jak do drzewa. Także moi drodzy, piecyk został stringowany. Teoretycznie piecyk może wyciągnąć 1500 stopni, a nawet pewnie więcej, tych żołnierzy mogą rozgrzać. Aczkolwiek taki mieliśmy regulator i taki został zastosowany. Jak się Wam podobało, łapka w górę, subskrybujcie i do następnego odcinka. Hejo!